wielkie przestrzenie wystawowe, sztuka współczesna przenikająca się z otaczającym parkiem, czy możliwość oglądania z perspektywy przystanku tramwajowego zabytków sztuki starożytnej, to kilka pomysłów, które pojawiały się w różnego rodzaju projektach. Dzisiaj przyjrzymy się szczególnie ciekawym projektom z końca lat 50. i początku lat 60. XX wieku. Na terenie parku na Książęcem zaplanowano zbudowanie gigantycznego kompleksu nowych skrzydeł muzeum, a autorami projektu był Stanisław Jankowski i Mieczysław Piprek. W założeniu projektantów wzdłuż całej elewacji muzeum miało ciągnąć się czterokondygnacyjne skrzydło mierzące około 145 metrów długości i miało ono pomieścić zarówno wystawy czasowe, jak i osobne galerie sztuki zdobniczej. Natomiast z tej strony, bliżej krawędzi Skarpy Wiślanej, miał powstać specjalny pawilon, który pomyślany był jako miejsce pokazywania sztuki współczesnej. Założeniem architektów było, żeby nowe budynki, nowe skrzydła były maksymalnie nowoczesne, a równocześnie też otwierały się na otoczenie zabytkowego parku. Między innymi pawilon sztuki współczesnej miał być w dużym stopniu od podłogi do sufitu pokryty taflami szkła, tak że zwiedzający mogli zawiesić oko nie tylko na obrazach, ale również, aby odpocząć, spojrzeć na perspektywę parku, albo też na rozlegającą się panoramę Warszawy ze Skarpy Wiślanej. Pomysł był imponujący, miał olbrzymią skalę, jak to z reguły w przypadku tego typu projektów. Na przeszkodzie stanęły względy finansowe i szybko, bo jeszcze w tym samym roku zapadła decyzja, że pierwszy etap rozbudowy muzeum będzie miał miejsce od strony Alei Jerozolimskich. Nowy pomysł na rozbudowę zakładał domknięcie dwóch bocznych dziedzińców nowymi skrzydłami. Kazimierz Goławski, autor jednej z koncepcji, zaproponował, żeby te nowe pawilony były połączone ze starymi skrzydłami pod ziemią. Natomiast później pomysł nieco ewoluował i nowe skrzydło dokładnie połączyło krańce poszczególnych części muzeum. To, co wyróżnia się w tym projekcie, to pomysł, żeby wszystkie ściany zewnętrzne były całkowicie ze szkła. To było o tyle wyjątkowe i o tyle szczególne, że jak ówczesna prasa z zachwytem relacjonowała, pozwalało oglądać zgromadzone zabytki w muzeum zwykłym przechodniom. Można było je zobaczyć z perspektywy jadącego tramwaju, czy czekając na autobus, albo idąc na kolejkę. To, co zwiedzający albo przechodnie mieliby oglądać w tych szklanych pawilonach, jak je nazywano, to przede wszystkim sztuka starożytna, jak również właśnie odkrywane wtedy przez polskich archeologów na terenie Nubii malowidła z Faras. W momencie, kiedy okazało się, że rozbudowa od strony Alei Jerozolimskich będzie musiała poczekać na lepsze czasy, Kazimierzowi Goławskiemu zlecono zaprojektowanie niewielkiego skrzydła, które miało stanąć od strony parku na Książęcem. To jest projekt, który ostatecznie został realizowany i w którym obecnie między innymi znajduje się Galeria Wzornictwa Polskiego. Trzeba jednak zauważyć, że pierwotne plany architekta były nieco inne i dzisiejszy wygląd ryzalitu jest efektem wielu kompromisów. Między innymi projektant zakładał, że cała ściana, w której obecnie widzimy okna przypominające dokładnie takie same okna ze starej części budynku, będzie zastąpiona jedną wielką szklaną taflą znów, po to, żeby zwiedzający mieli możliwość oglądania perspektywy tego, co na zewnątrz oraz specjalnie zaprojektowanego, na nowo urządzonego parku z długą, szeroką osią widokową. Dodatkowo zwiedzający mieli mieć możliwość wyjścia bezpośrednio z sal wystawowych na taras, który został zrealizowany ostatecznie, ale nie wybudowano jednego istotnego elementu, mianowicie schodów prowadzących w dół. Ambitne plany z końca lat 50. i 60. oraz zrealizowane ostatecznie do 1972 roku ryzalit to tylko kilka z pomysłów na to, jak powinna wyglądać powiększona siedziba Muzeum Narodowego w Warszawie.